wchodzimy na łódeczkę dzisiaj. Dzień w resorcie. Zapraszam do oglądania. Cześć! Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do resortu. Jest to resort Club Med. Mamy wycieczkę zorganizowaną, taką wycieczkę Day Pass Resort, żeby sobie ładnie zobaczyć, jak to w ogóle jest, no bo wiadomo, Malediwy pocztówek kojarzą się z takimi pięknymi hotelami, z pięknymi domkami na wodzie. Chcemy zobaczyć, jak to faktycznie wygląda od środka. Zobaczymy, porobimy trochę materiału, ponagrywam, jak tam to faktycznie się prezentuje. Czy warto, czy nie warto? No ceny, jak ostatnio patrzyłem na dwie noty dla dwóch osób, to jest 8000 zł. Nie wiem, czy to jest naprawdę, pewnie high season, ostatnia prosta, ale trochę to kosztuje. My za wycieczkę jeden dzień, w zasadzie od 9 do około 16-17 będziemy płacić $120 za osobę plus $120 za transport, ale już rozbijamy to na 4-5 osób, które będą z nami jechać do tego resortu, więc zobaczymy, czy to warte swoje świeczki, sprawdźmy. Jeżeli chodzi o kwestię internetu, no to warto kupić sobie kartę eSIM za $30. Jest to dostępne, działa to i funkcjonuje bezproblemowo, więc myślę, że jeżeli myślicie o podróży na Malediwy, to internet się przyda. Jest to oczywiście dostępne Wi-Fi w hotelach, ale znaczy w hotelach dobrze działa. W przypadku Wi-Fi lotniskowego oraz Wi-Fi, które znajduje się gdzieś tutaj w okolicy, w restauracjach, to raz działa, raz nie. Wiadomo, nie jest tak kolorowo. Zobaczcie tutaj, jak pani za mną ma vibik. Chyba sobie na słuchaweczkach tańcuje, tańczy, więc jest dobrze, no czuję klimat wakacji, jak najbardziej. No, trzeba zabrać na pewno buty, tarafa czasami potrafi zrobić, skaleczyć nogę, więc myślę, że buty będą na pewno dobrym rozwiązaniem, no chyba, że weźmiecie od razu płetwę, tak jak ja w płetwach wchodzę do wody. O, patrzcie, 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 co można spotkać na plaży. Krabiksa. Krabiksu. Nie, nie bój się, nie bój się, malutki. Are you music, huh? No. It was easy for me, small drop transfer. 6 o'clock I got into it. Przygotowujemy się do wypłynięcia. Obiecali mi, że poprowadzę, ale zobaczymy, czy to będzie taka prawda. Czujesz zapach przybytu, Michał? 95. We'll be right back.
paliwo pachnie nieźle. Paliwo, zapach pieniędzy. No. Pierwsze spotkanie z resortem. Zaraz wam coś pokażę. No wygląda to ładnie, bo jesteśmy przy domku, ale zobaczcie, ile tam ludzi. Kapoczki, jakieś snorkingi, inne kwestie. Hello, hello. Mamy tutaj domeczki. Odbiera nas pani. Będzie z nami to nam pokazywać, jak to wszystko tu wygląda. Jak na razie jest ładnie. Wchodzimy łódka na zdrowie. Thank you, sir. Wszystko mamy? Wszystko jest? Wszystko jest w twojej kapcie. O, dziękuję. Proszę. Hello. So, welcome to Kami. I'm Noah, very nice to meet you. I will explain something while we go to the reception. And then we'll take some information. Have you settled the payment yet? Kontrola lepsza niż na lotnisku, nie? Ochrona. Od razu sprawdzają nasze paszporty. Następnie... Jest pięknie. So the first place you need to know is this. This is the snorkeling center. It will go up at 2. If you want to join them, you just need to come here at 2. Okay? Okay. Is it free of charge or? Yeah, it's included. Okay. We got all equipment like for snorkeling. Is it possible? So I hope that we can rent it also. No, you can use your own or you can get theirs. If you just want to snorkel around here by yourself, that's okay. If you use your equipment and the sailing center, so we have catamaran, paddle boards, kayaks. And if you look this side, you will see the bar and the pool. Okay. Right in front of us, we have the restaurant. It will open up at 12:15 for lunch. You all together, right? Yeah. Oh, hydroplan. Nice. Dostaliśmy opaskę Day Pass. Idziemy na plażę. Ale uważajcie, co jest ciekawe, tutaj można spożywać alkohol, czyli tak jak naprawdę tutaj prawo nie obowiązuje. Więc... Tak wygląda resorcik. Tutaj mamy plażę. Generalnie jest ładnie, czysto, widać, że to wszystko zostało jakby no, przygotowane pod turystów, jakieś pola do bocze, oczywiście idziemy właśnie na leżaczki, zająć jakieś miejsca, a tam blisko nas możecie zobaczyć słowienne domki na wodzie. Co zamawiacie w barze? Ja już mam. Jedno alkohol? Zdrówka. Ceny są następujące za alkohole premium. Jeżeli chcecie zamówić z karty tutaj dostępnej, no to to jest wliczone. Hello, can I ask for Tom Collins? Tom Collins, two times. Thank you. Not a soup. Dzisiaj pogoda piękna. My idziemy w tym momencie do domeczków robić sesję zdjęciową oczywiście.
z drineczkiem w ręku. No zobaczcie, jaki widok za mną. Palemki. Więcej palemek. Co może być lepszego palemek i ciepła? Chyba tylko kwitnąca wiśnia w Japonii. I ciepło, bo tam trochę było średniawka z ciepłem. Trochę zimno było. Czy warto skorzystać? Tak, w zależności jest to taki mocno budżetowy wyjazd do resortu, gdzie macie all inclusive. Ale to all inclusive nie będzie, nie wiem, jest snack bary, będzie mieli zaraz lunch. Jakieś tam drinki, alkohole są w cenie. Zobaczcie, warto to zobaczyć, bo przynajmniej moim zdaniem jest to takie zjawiskowe miejsce na tych Malediwach. Ludzie tu przyjeżdżają dla tych resortów. Jest to w cholerę drogie, więc jeżeli nie macie jakaś za dużo kasy w portfelu, to nie ma co się przyjmować. Tylko 120 dolarów tylko na dwie osoby, około w przeliczeniu 1000 zł. Jest trochę, no jest. Trzeba przyznać, ale jest to warte zobaczenia, bo naprawdę, oczywiście, wiadomo, wszystko jest dotknięte ręką ludzką, wygląda to pięknie, plaże prawdopodobnie, no na pewno, bo tutaj nie ma koralowców w ogóle, na plaży jest sam piaseczek, jest to zrobione typowo pod turystów, tutaj ten hotel ma 460 miejsc około, mieliśmy taką przewodniczkę, która nas odebrała, była dziewczyną z Izraela, która zatrudniła się tutaj na sezon, może też warto dla młodych ludzi, sam bym kurczę pojechał, mamy właśnie taki pomysł z narzeczoną po ślubie wyjechać na rok podróży. Też przymierzamy się do tego całego kontentu, żeby zwyczajnie gdzieś popracować, gdzieś popodróżować, coś pozwiedzać. Taki rok chillerki totalnej. No a zaraz zobaczymy, jak to wygląda tam. Będziemy dawać relacje, oglądajcie dalej. Czego się nie robi dla widzów? Co? O nie! Żeby wam pokazać, jak to wygląda, szczerze muszę szukać cienia. Jest tak cholernie gorąco. Te deski są tak gorące, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek się wybierać, to nie zapomnijcie przede wszystkim klapek. O, ale tutaj jest. Hat. Na końcu. Gorąco. No dobra. Miałem spalone stopy. Chwilę przerwy, bo zapomniałem klapek, a moje stopy po prostu płoną. Płoną żywym ogniem piekielnym. Serio, jest tak tu gorąco, tak te deski są nagrzane, że... Niestety tutaj pan z ochrony mnie wygonił. Jeżeli chodzi o nagrywanie filmów w tamtej części mieszkalnej. No ale tak czy inaczej stąd widać tą robotę, patrzeć na ocean. Ma to swój urok, naprawdę ma to swój urok. Ale czy bym zapłacił 8000 zł za dwie noce? Zależy, jak ktoś jest zdesperowany, naprawdę. Wiele rzeczy można znaleźć, piękne wyspy, piękne guest house'y za dużo mniej. Deski są tak gorące,
Serio, nagrzały się dużo bardziej niż piasek, więc jedyne co pozostaje to woda, ale woda, uwierzcie mi, że jest też tak ciepła. Halo? Tak spalone? Siatkóweczka plażowa, barek, goferki, jest fajnie. Ale akcja. Muzyczka, tańce, water aerobic, lunche. Życie w resorcie. Nie różni się to niczym od innego hotelu. Nic. Bo wykażcie mi hotele, gdzie mają takie ikony jak na Maldiwach. Jak tam pokazywałem wam plażę pełną rafy koralowej. No tutaj jest akurat pełna glonów. Coś za coś. No. Nie wiem, czy chcecie mieć brudne nogi, czy rany na nogach. Idę właśnie zostawić sprzęt, trochę podpoczywać, bo wystarczy tego wszystkiego. Ale domeczki robią robotę. Wodna kura, water hen. Zobaczcie, a to jest jego dom. Tak mieszkają wodne kury. Mają raj na ziemi. Ciekawe, czy jakaś wodna kura tu jest. Nie, nie ma. Pewnie poszła na plażę. Idziemy na lunchik. W naszym day resort mamy jakiś sanitizer. No, zakaz na Maldiwach spożywania alkoholu, na pewno przepychu. Możecie spodziewać się ciastek różnych, ale się najemy, co? A co my tu mamy? Jakiś tuńczyk chyba. Pokazowe danie i może coś takiego dostać. O, ona jest w swoim świecie teraz. Jedzonko, jedzonko, jedzonko. Cyk na talerz. Grillowany tuńczyk. One portion of tuna. Thank you. Ciekawe połączenie, ciekawe jak tutaj dalej. Pan przyrządzi naleśniczka z wołowiną i ziemniakami. Myślę, że tutaj się naprawdę najemy. No. Jeżeli chodzi o ceny, to jak naprawdę w cenie wycieczki mamy też lunch. Zobaczcie jak on to robi. Thank you. Nie patrzcie, nie widzę. Można spożywać lunch w takiej oto scenerii. Jak smakuje? Very, very good. Very good. Very good. Lepiej niż na wyspie? No, better, better. Czyli warto chociaż przyjechać na doznania jedzeniowe. A przynajmniej jedzenie w takiej scenerii. No niestety żadna plaża w Toulouse nie oferuje jedzenia w takich okolicznościach przyrody. Byliśmy na snurkowaniu, czyli popłynęliśmy łódeczką w miejsce, gdzie można zobaczyć rekiny, żółwie, no i to też widzieliśmy. To jest dobry protip dla tych, którzy chcą w pewnym sensie oszczędzić trochę pieniędzy. Akurat tam hydroplan za mną startuje, zobaczcie. Zobaczyć, ponurkować trochę właśnie z instruktorem, z całą grupą. Trochę dużo ludzi, bo nas łącznie to było około 40 osób, więc przez to człowiek o człowieka jak się wynurzał, troszeczkę zawadzał. Ale nie było aż tak źle. Zawieźli nas łódeczką, to było w cenie tego day passa. Warte, jeżeli ktoś chce pomyśleć o oszczędzaniu pieniędzy, no to proszę sobie darować wycieczkę na nurkowanie z biurami podróży, tam tymi plażowiczami i pojechać po prostu do resortu i wybrać się tutaj akurat o 14. Odpływaliśmy, jest ta wycieczka łódeczką w cenie. Mają tutaj różne lokalizacje, więc każda lokalizacja będzie inna. Zobaczcie, marzyłby wam się ślub na Maldiwach?
przy takim odarzyku, w takiej scenerii, przy takiej plaży, z tymi turystami w zasadzie. Plaża piękna, morze, ocean też, domki piękne, no i aranżacja też niczego sobie. Nie ogłaszam was mężem i żoną. Gdzie w czapce, idiota? Serduszko, bo nie widać tego serduszka. Jeżeli macie dzieci, to też możecie przyjechać na... zabrać się na takie atrakcje. Cały czas są animatorzy, którzy umożliwiają zabawę różnym dzieciom. Takie oto scenerii. Warto też nadmienić, że cena za dziecko poniżej 4 roku życia tutaj w Club Medzie jest za darmo, a dorośli $120. Czy bym pojechał jeszcze raz? Myślę, że gdybym nigdy nie był, na pewno warto tutaj przyjechać. Zobaczcie rekina. Kurde, szkoda, że do zachodu tutaj. Dzień dobiega końca. Pamiętajcie, oglądajcie, dajcie suba i no co, widzimy się dalej. Powodzenia. Największy plus, największy minus. Uważajcie na jeżowce. Tak, został nadepnięty przez jeżowca. Ogranicza was tylko wyobraźnia.